Klienci user.com już teraz wykorzystują możliwości, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja, między innymi w ramach rekomendacji produktowych w sklepach internetowych. Oprócz tego wbudowaliśmy w różne miejsca naszej aplikacji tą generatywną sztuczną inteligencję i tworząc kreację landing page'a lub kreację e-mail marketingową, możemy wygenerować kilka wersji danego call to action czy kilka wersji danego przycisku. Również nawet grafiki mogą być tworzone generatywnie. Ale największą innowacją, jaką wprowadziliśmy w ostatnim czasie, jest nasz AI chat. Parę lat temu pracowaliśmy nad własnym, autorskim, dużym modelem językowym. Wtedy okazywał się on być jednocześnie faszystą, jak i osobą z dużą porcją halucynacji. To znaczy nie odpowiadał prawdy. Ale to, co zrobiło OpenAI, otworzyło nam troszeczkę oczy i odkopaliśmy projekt, który zamknęliśmy parę lat już temu i obecnie udostępniamy w wersji beta pełny AI chat, czyli chatbota, który odpowiada w ramach kontekstu Twojej bazy wiedzy i konwersacja z nim wygląda tak jak z chatbotem z OpenAI. Natomiast odpowiedzi nie są brane z internetu, tylko z porcji danych, które zasilisz system. Także user.com mocno inwestuje w AI. Wydaje mi się, że człowiek w automatyzacji marketingu zawsze będzie potrzebny, ale sztuczna inteligencja dołoży nam tak jakby dodatkowe baterie i dodatkowe możliwości. Nie będziemy musieli szukać tych insightów, patrząc w dane, tylko będą one generowane automatycznie. Także zarówno pod kątem tworzenia treści, jak i wyciągania wniosków z pewnych kampanii, sztuczna inteligencja wesprze marketerów, ale na pewno ich nie zastąpi. To jest trochę tak jak w Iron Manie mieliśmy Jarvisa. Jak się nazywał ten aktor z Iron Mana? Tony Stark miał swoją własną sztuczną inteligencję, która go jednak wspierała, a nie zastępowała w tych czynnościach. Także z mojej perspektywy marketerzy nie powinni bać się, że zostaną wypchnięci z rynku przez sztuczną inteligencję. Raczej powinni bać się, że zostaną wypchnięci przez marketerów, którzy będą umieli tą sztuczną inteligencję wykorzystać skutecznie. Faktycznie pod koniec zeszłego roku uruchomiliśmy wspólnie z user.com taki podcast MarTech Well Done, który jest skierowany do technicznych marketerów. Omawiamy w nim czasem bardzo takie skomplikowane rzeczy. To nie jest podcast masowy o tym, jak zrobić biznes, tylko podcast dla profesjonalistów, podcast dla osób, które czasem poszukują inspiracji w tym, jak skutecznie wykorzystać technologie marketingowe i wpisać je w swoją całą strategię marketingową. Także MarTech Well Done jest dla tych marketerów, którzy czasem chcą się zagłębić w szczegóły i poznać te takie rzeczy, które w popularnych e-bookach może nie są wystarczająco dogłębnie przeanalizowane.